Dobra, proszę pana, uwaga, list do świętego Mikołaja, za chwilę to zrobimy. Zobaczmy jeszcze, jakie są kontrakty. Może teraz zdobyto stosy zimowych, przemień zamrożony. Niegrzecznie zarażeni, no właśnie wiemy to zrobienie, ale widzimy, że nowy kontrakt za 15 minut, czyli tak byśmy nie mogli. Dobra, rzućmy ten list do świętego Mikołaja, uwaga. I co się stało? Gdzieś tam chyba. Nie widzę. O, leci! Święta! Dobra, który kontrakt mam wziąć? Zdobyte z zimowych pokonań grzeczne wirale, ale to nie będą wirale chyba. Dropi spędzą ze zrzutów. Gwiazdka, więc weź, jaki kontrakt mam wziąć teraz? Bo ja w sumie widzisz, zdobyto gwiazdkę na choinkę. A, ten drugi, czyli ten z gwiazdką. No dobra, to weźmiemy. Dobra. Pokaż kontrakty. O, wujek śnieg. O, dobra, no to idziemy. Dobra. Pokaż jeszcze na chwilę tylko, handlarzu. Śnieżki, w ogóle śnieżki może mamy jeszcze, tak swoją drogą. No ale dobra, fajnie, fajnie. No i teraz jeszcze nie będę nic kupował. Dobra, idziemy, bo zobaczcie, co się stało. Na mapie pojawiła się nowa rzecz. I jest to, oj tak, jest to spotkanie z panem Mikołajem. O bogowie, będzie chyba walka. No dobra, to idziemy na spotkanie z panem Mikołajem. Ale będzie mega, co nie? Żeby spację przytrzymać w locie, żeby zwiększyć boost. O, dobrze wiedzieć, ja już zapominam o takich rzeczach. Oh yeah. A co tu jest, swoją drogą? Poczekajcie. A, to jest wyzwanie parkurowe. Dobra, nieważne. Nieważne, byłem ciekaw, bo tak nie zwróciłem uwagi, a już teraz widzę. Oh yeah. Ale powiem wam, że jak ogarniesz parolotnie... A wow, kurwa, kto tu postawił słupek? Jestem cowy, dzieci! Dzieci! Jestem po waszej stronie! Jestem po waszej stronie, Menele! Bogowie, nic nie ogarniają te bachory. O, patrzcie. To tutaj miejsce chillowania Mikołaja. Nie wygląda... Ojojoj, ten Mikołaj wygląda na bardzo rozjuszonego. Najgorzej, że nie będzie takiego miejsca zaczepienia trochę. Dobra, weźmy mój magiczny topór Tora. No dobra. Czekajcie. Teraz tak. No trochę na otwartej przestrzeni będzie walka. Kurczę, no dobra. I tak lecimy. Dobra. O, tu jest radioaktywne powietrze, kurwa. To nie przewidziałem. A wow, żartowałem z tym radioaktywnym powietrzem, jednak chcę się cofnąć. Uff. Dobra, dzień dobry, proszę panią Mikołajowów. I jak to się mówi? Surprise! Młot do rzucania. Młot do rzucania. Dobra, nie zauważył mnie jeszcze. Nie widzi mnie jeszcze. Dobra, proszę pana. Zaraz, pozbądźmy się tych obok, żeby mi nie przeszkadzali. Oho. Ten gościu żyje jeszcze, jakim cudem? Już nie żyje. Dobra, jeszcze tamtego załatwmy, żeby mi nie przeszkadzał po prostu. Kurde, nie dosięgam do niego. Ej, ty! No, dobra. No dobra, to co, walimy go na pyrę? A poczekajcie chwilę. W sumie mam jeszcze pomysła. Ej, może go zamrożę z mojej strzały. Ciekawe, czy to zadziała. O, chyba nie zadziałało.
O, chyba się rozjuszył. Dobra, masz tu prezent. Młot Tora się nazywa i myk z Młota Tora. Jeszcze chcesz? O, Młot Tora do mnie. I myk, święty Mikołaju. No i kto to, cwaniak cwaniakował i co? Kurwa, chyba go tak załatwię. Nie no, nudno trochę. Dobra, przechodzimy do ofensywy. Uaa, tak! O kurwa, tego się nie spodziewałem. Jaka duża ścieżka kuli, przecież nie trafiłeś we mnie nawet. Dobra, po zastanowieniu może jednak wrócimy do rzucania mieczem Tora? To była bezpieczniejsza strategia. O kurwa, gdzie jest Młot Tora? Może wrócić do tego. Młot Tora, madafaka! No ogólnie trochę to zajmie. Dobra, nie aż tak trochę, myślałem, że będzie gorzej. No i mamy to, wujek śnieg pokonany. O, prezent z dziwnym wzorem. Czy ja mogę otworzyć ten prezent z dziwnym wzorem? Przeszukajmy. Prezent duży, w dziwnym kształcie. Uwaga, zamek średni, otwieramy to. Zobaczymy, co jest w magicznym... w magicznej kufrze Mikołaja. Co tu mamy? Jakiś scroll. Dobra, i mu taki młota dostałem, ale numer mam drugi, dwa, nie wierzę. Ej, zobaczcie, co dostałem. Dostałem takie same młoty, tylko po prostu tutaj trochę gorsze dostałem, co nie, bo ten już jest legendarny, ale zobaczcie, taki sam młot dostałem, ale numer. Też tutaj ten widzimy, ale beka. No. Fajnie, fajnie, dobra. No i chyba kontrakt wykonaliśmy, jeden. Tu w ogóle tak, zdobyto gwiazdkę na choinkę. I to jest tak, to jednak naprawdę ciężko, bez ciebie mamy ten zaglądać przez Mikołaja. A, musimy otworzyć, dobra, macie rację. Bo to jest tak, że one są i wiecie, widzicie, no to jest legendarna paczka. Uwaga, otwieramy. Jest gwiazdka, mamy to, mamy zadanie związane z gwiazdką, fajne. I mamy jakieś rękawiczki w ogóle legendarne. Dobra, otwórzmy to wszystko. Małe też, otwórzmy też duże. Dobra. Mamy i teraz tak, ja to w ogóle zobaczę, jeśli już się bawimy, jeśli już się bawimy w ekwipunek, ja tak się gości zobaczę, bo tu jakieś tam kilka nowych dostaliśmy, na przykład rękawiczki nowe, ale w sumie czas redukcji obrażeń ludzi, ja mam tu chyba skuteczność leczenia, czas działania zmysłu przetrwania, obrażeń, dzień, obrażenia, ataki parkurowe. Ja często atakuję parkurowymi atakami. Prędkość regeneracji zdrowia. No to imo lepsze chyba jednak. A teraz, no, więc otworzyłem prezenty. Buty, buty za to jakieś fajne. Zobaczmy, bo tu mam tak. Skuteczne leczenia. I dużo do parkuru. To jest fajne. Ja to chyba nosiłem dlatego, że to miało XP do parkuru, co nie, że szybciej ten parkur wylatywał. Natomiast tu widzimy, że jest pedy do walki, co nie? Czyli mamy dwie różne rzeczy. A jak tam w ogóle moje XP-nie? No pomału, pomału. Może w sumie pedy do walki weźmiemy faktycznie sobie teraz do odmiany z tymi butami, no bo to... No trochę lepsze będzie. Wymiatacza, tutaj buty spadły dla medyka, tu wymiatacza. Wytrzymałości, bo tutaj widzicie obrażenia, no obrażenia mi zwiększa od broni białej, to weźmiemy. Buty lepsze im. Spodnie, zobaczmy jeszcze. Kosz wytrzymałości, redukcja obrażeń ludzi, pedy do walki, tutaj też pedy do walki było. To na razie zostawmy, zobaczmy tutaj kurtkę. No co tu mamy? Czas działania zmysłu, redukcja obrażeń, dzień, ataki parkurowe na pewno, prędkość regeneracji zdrowia, czas działania zmysłu, zasięg zmysłu, obrażenia, broń dystansowa, tak jest, takie se, ale tu jeszcze mam medyka, że do XP parkuru, skuteczność leczenia, obrażenia, ataki parkurowe, prędkość regeneracji zdrowia, koszt wytrzymałości. No to fajne nawet. No dobra, no i proszę bardzo, kolejny poziom kolekcjonera, no teraz to idzie po prostu jak błyskawica, powiem wam, że tutaj zdobywam. O, zobaczcie, a nie, bo to jest inne miejsce. Co nie, inne miejsce. Dobra, weźmy szybką podróż. Ale łatwo, no, mówiłem, że ze zrzutów, miałeś rację.
Mega siadło, co wam powiem. Co to jest za jakieś znaki zapytania? Standardowa misja rozdziału. Co to jest? Elitarna. Standardowa misja Harpera. Jakaś elitarna. Dobra, nie będziemy tego brać, bo to jest coś innego, ale taka ciekawostka. Jak to się stało? Dobra, idziemy do Mikołaja. Wrzucimy jeszcze jeden list Mikołajowy, wrzucimy, bo tacy jesteśmy. Ale zanim to zrobimy, to weźmiemy jakieś dodatkowe kontrakty. No ale teraz to jakby zmieniła się postać rzeczy, bo ja naprawdę te pierwsze misje, jakie dostałem, to były przede wszystkim bardzo takie średnie, a tu widzimy, widzicie. Teraz już jest dużo lepiej. No i to pomału leci, to też jest fajne. Dobra, uwaga. Przemieniec. Przemieniec. Zdobyte stosy zimowych premii Virali. Kurczę, wirale? Które to są wirale? Zimową premię sprinteru Wujka Śniega. Pokonanie Wujka to prawdziwa zimowa gratka. Zyskaj krótkofałą premię do doświadczenia. Cieszy... Czyli co? Zdobyto zimową premię sprinteru Wujka Śniega. Czyli co ja tu muszę zrobić? Jeszcze raz Wujka Śniega zabić? To o to chodzi? I, a tutaj zdobyto stosy zimowych ten. Wirali. To chyba to tak. Na pewno to weźmy. Co? A wirale? Którzy to byli wirale? Ci nocni? A, dobra, to weźmy. Dobra, to takie spoko się wydaje. Dobra, zobaczmy, jak teraz wygląda kwestia. No, już trochę, żeby nie było, trochę hajsu mamy. Możemy na przykład świąteczny cukierek. Beka jest zafrana słodyczami, dziwnie, że chce się z tym rozstać. I to jest jakieś, które jest, ciekawe, obuchowe. Widzimy tutaj ten. I oprócz tego mamy też maski, widzimy na wyższych levelach. Poczekamy sobie, tutaj też jest ten topór, co nie? I też jest mroźna śmierć, właśnie ten łuk. A co to jeszcze jest? A, i mamy... Co to jest? Zobacz. A, to są strzały, okej. Wojskowa apteczka. W sumie fajnie, że jest apteczka. A tutaj co to mamy? Paralotnia podłego pomocnika, widzicie? Za 6. rangę. No ale musimy jeszcze zdobyć co najmniej jedną rangę, żeby zacząć choinkę ozdobić, bo to jest bardzo ważne, żeby ozdobić choinkę. I bo potrzebujemy trochę też bombek. Ale jak będziemy mieli właśnie ozdoby, to będziemy mogli ozdabiać choinkę. Dobra, wyślijmy list do Mikołaja. Tutaj tym razem. No dobra. To idziemy. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Jakby to powiedział święty Mikołaj. Ho, ho, ho! Tak już ciebie twardziel? No ze mnie tak. Ale paralotnia to jest takie OP do przemieszczania się, powiem wam. No to jest mistrzostwo po prostu. Po prostu mistrzostwo przemieszczania się. A, patrzcie jak leci. Zbierali lecą? To wiem, bo tam chyba zbierałem. To faktycznie tam parę mi się udało zebrać. Dobra. Według moich obliczeń prezentu... O, jaką gigantyczną choinkę jest w powietrzu. A to chyba dlatego, że tutaj spadły te właśnie. Spadł prezent. Dobra, lądujemy, moi drodzy. Czas się zabawić z Mikołajem. Hua! Oho. Dobra. Fajnie. Kurde, debilu, no puść się! A nie! Ach, no nie było to najlepsze, co zrobiłeś w życiu, panie Pawle. Muszę przyznać. Taktyczna bomba. A co tam? Poczekaj, nie dam broń chyba. A, dobra, ta też może być. Okej. To tak, mam dla ciebie prezent, stary, magiczny topór Tora. Nigdy mi się nie znudzi. Ej, ty, stary, co masz dzisiaj robić dzisiaj? Leżysz? Zajebioza. Dobra, zobaczmy. Od nich chyba, tak? Od tych małych gnojów. Lecą bombki. Leżeć! Ale to jest mocne. Dobra, podchodzimy. Okej.
Dobra, zrozdupczmy ich, żeby mi nie przeszkadzali. Zajęty jestem! Ajajaj. Myk! Dobra, panie bałwanie! O kurde. Panie bałwanie, panie Mikołaju. Przecież to nie ma sensu, nie widzi pan, że pan nie ma opcji z pan moim potężnym młotem Tora? Ale go nie no, niewiarygodne jak go robię. Nie no, nie jest w stanie się pozbierać ogólnie. No i co? Cwaniaczku? No wiem, wiem. Dawaj towary. O, dobrze. Dobra, zobaczmy, co tu mamy jeszcze od tych debili. Fajnie, fajnie. Zaraz te prezenty też potwieramy. Dobra, otwórzmy prezent. Ale zanim to zrobię, zobaczmy, co tu jest. Co się lampisz? Leżeć! No nie, teraz przyjdą ci debile. No dobra, ale ci w sumie spoko, bo oni faktycznie tam mieliśmy zebrać chyba od nich, tak? Coś tam mieliśmy zebrać faktycznie, dobra. Otwierajmy, bo to zamek średni jest. Uwaga! I myk, myk, myk! O proszę! Co jest grane? Jeszcze jeden? Prezent Mikołaja, dobra. Zobaczmy w ogóle tak z ciekawości, jak tam kontrakty. Widzimy, że tutaj przemieniec to jest ten. Tutaj tych wirali nie mamy. Czyli coś robimy nie tak, ale prezent mamy. Dobra, otwórzmy ten prezent. Otwórzmy. Tu jest. Uwaga, prezent Mikołaja, ten jest ten duży. O, górska kurtka, no i fajnie. To otwórzmy oczywiście. Otwórz wszystkie. No i pięknie. Czyli widzicie, tutaj w ogóle prawie to zrobiliśmy. Zdobyto stosy zimowych premii wirali, przemieniec zamrożony. Przemieniec to jest ten noc. No i... Że tak powiem, fantastico, powiem wam. Fantastico. O, tu sobie jeszcze zdobędziemy. Od nich coś, co nieco. Tak naprawdę to prawie zrobiliśmy te 2000, co nie? To byśmy musieli jeszcze tylko kilka... parę świątecznych tych załatwić, żeby nam to zaliczyło i będziemy mieli. Jeszcze masz tę misję, że stosy z wirali... To polega na tym, że po zabiciu wirala pod paskiem zdrowia masz premię czasową i musisz osiągnąć premię 3 w krótkim czasie. Aha! To, ale to jest to, co mam? To jest to? Nie, to zdobyte zimowe premii. A, przysłuchaj. Przez chwilę regeneracji siły, zadaj potencjał tej premii, zginął jak najwięcej wrogów, jak najkrótszym czasie. A, okej. Okay. Czyli muszę te wirale zrobić, żeby one przyszły. Okej, okay, to musimy naraz to zrobić. Dobra, zróbmy hałas. Dobra, czyli to trzeba szybko zroztegować w takim razie. To musimy się przyczaić chyba trochę w takim razie. Dobra, musimy mieć 3, tak? To poczekajmy chwilę, niech się przybiegną. Biegnie jeden. Biegnie drugi. Dwa widzę, ale poczekaj, nie potrzebuję jeszcze trzeciego. Tylko gdzie jest trzeci? No widzę dwa tylko, najgorzej. Muszę chyba jeszcze coś rozdupczyć może. O, chyba wypierdzieliłem jednego w kosmos przez przypadek. Nie, dobra, są dwa. Czekamy na trzeciego jeszcze. Cały czas są dwa. Ile ich jest? Dwa są? Czemu są tylko dwa te wiralki?
kurde, co jest? Dobra, są trzy, dobra. Łatwo! Wystarczyło odrobina cierpliwości, proszę państwa. Mamy to, ale możemy jeszcze zebrać te słodycze, co nie? No, wystarczy, dobra, wystarczy, że trochę zabijemy świątecznych gałganów i będziemy mieli słodycze. Zostaw mnie. Zostaw mnie, ja tylko świątecznych ludzi, ja świątecznych tylko potwory szukam. No i fajnie. Parę pomidorów. Parę pomidorów by się przydało. Biedny człowiek z tymi pomidorami, co nie, że nie ma ciągle. Ciągle nie ma pomidorów. Dramat bym nawet powiedział. Jak żyć? Dobra, będzie trzeba wylądować gdzieś. No tu akurat nie ma świątecznych, co nie? O, ale tu są już. Surprise, madafaka. Ja tego na chwilę. Dawaj towary. Oh yeah, fajnie, fajnie. No, tam naprawdę mało brakuje już, żebyśmy zdobyli te 2000. Ten dzienny. I możemy wysłać też list do Mikołaja, zajebiście. Dobra, co w ogóle tu mamy? Mamy, teraz tak, niegrzeczni, zarażeni, zamrożeni. No i teraz się już chyba powtarza, zdobytą zimową prawie sprinterów wujka. O, zamrożenie śnieżkami, zebrano skła... A nie, to na pewno nie. No to tak naprawdę co? Przemień zamrożony. To jest takie trochę, że trzeba w nocy to robić, bo to jest ten, widzicie. O, możemy to wziąć na przykład, jakbyśmy wujka wzięli. Zarażeni, niegrzeczni. No i tak naprawdę już tu mamy całkiem ładnie, no. Dobra, wiecie co? Zdobądźmy te 2000 jeszcze, zanim weźmiemy. W ogóle jak wezwę list do Mikołaja, to po jakimś czasie znika, czy to zostaje? Ciekawe w sumie, czy to znika. A dobra. Tylko wiecie co? Która jest godzina? To się to jakoś sprawdzić dało? Nie jest za późno? No, chyba nie. Dobra. Tutaj znowu. No dobra, biegniemy. Zrobimy jeszcze taką wyprawkę. A no tak, ja pamiętam, czemu nie ma zamrażających pułapek. Nie ma, bo ja w ogóle w to nie poszedłem, bo to zawsze była przecież... To się decydowało, w co chcesz iść, a ja byłem zawsze za... No siłą rzeczy, pułapkami parkurowymi, w sensie takimi urozmaiceniami parkurowymi niż walki, no to dlatego też siłą rzeczy. To się nie mogło udać tak na dobrą sprawę. Halo? Tak, 18.20, o której się mrok robił, bo nie pamiętam znowu. Ale raczej zdążymy na chillku. Chyba. Dobra. Szybka akcja będzie. Nie ten przycisk miałeś zrobić, gałganie. Chodziło o to. Nie
O kurwa, co tak? Jaką broń słabą sobie włożyłem? Au! Dostałem! O kurde, no! Dobra, skup się! Upsi! Panie mło, panie krasne, panie bałwanie! To nic z tego dobrego! Jak jebłem, to jebłem! Poczekaj, bo się zmęczyłem. On też się chyba zmęczył bardzo. Najlepsze, że ten rzut w sumie niewiele mnie kosztuje. Dawaj, towary! Łatwo. No właśnie wiem, że się ciemno robi. Trochę mnie to martwi. Dobra, szybko i szybko ten, szybka akcja. Póki jeszcze nikogo nie ma. Ta, masz problem z książkami, z DLC z Arena? To nie wiem w sumie, dobra. Bierzemy to i wynosimy się stąd, bo się zaczyna robić ciemnawo. Świetnik jeszcze przeszukam, bo to jest bardzo ważne. No dobra. No, zaczęło się robić trochę creepy. Dobra, mamy wszystko, mamy wszystko. Mamy też fantastyczne prezenty, to oczywiście otwórzmy. O, proszę bardzo, fantastycznie. Tutaj tak samo otwórzmy. Otwórzmy C, otwórzmy C, otwórzmy C. I proszę bardzo, zimowa opowieść. Bardzo duży, duży ten progres zrobiliśmy znowu. Dobra. Swoją drogą, zawijajmy się stąd, póki będzie za późno. Zrobiło się ciemno, niebezpiecznie. Przygotuj łuk na przemieńca, a mogłem przygotować w sumie, jak debil. Masz rację. To teraz to zrobimy. Bo się teleportowałem bliżej. Masz rację, bo jeszcze mamy kontrakt cały czas, żeby przemieńca. Tak, przemieńca zamrozić. Już. Ja pierdykam, jakie jest, kurwa. Dobra, to było, to powiem tak, poszło łatwo. Siemka, siema, byczek. Poszło naprawdę S. Poszedł gościu mi praktycznie, pierwsze te wyszedłem od razu przemienić na start. Ale nie, no to było easy. To było easy. Dobra. Premia nocna. Dobra, no i fajnie, teraz tak. W sumie z kontraktów to mamy jeszcze tylko ten jeden. Żeby tych świątecznych zategować. W sumie to nie jest jakieś trudne, tak jakby się nad tym zastanowić. Muszę tego świątecznych znaleźć. Tak sobie myślę. Jak tam w ogóle dropy, moi drodzy? A ty nie jesteś świąteczny. Jak tam w ogóle dropy, moi drodzy? Dostaliście wszystkie? Bo są dropy cały czas włączone. Co ty tu robisz? Wypad. Chyba w butlach się w niego strzeliło, to przelatywały te małe gówniaki. Mi się zawiesiły, stoi na drogach 80 od 1 godziny. Ach, to niedobrze. O właśnie. Kurwa, no. No, co jest?
O kurde, w powietrzu, ale to ładnie zrobiłem. Kurde, no nie wierzę, no po spal się. O, biegnie ostatni tego Gaugana, którego poluje. Proszę się wyeksmitować. Mamy to. No i pięknie, wszystkie kontrakty, które tutaj mi zostały, zostały zrobione. Wyjdźcie do tego, będą są zajebiste, bo prowokują do ciebie te małe zombie, dopóki ciebie widzą. No, to jest też fajny, fajny ten trybik. Dobra. Gdzie ten bałwan? Ja z innej strony przybiłem. Poczekaj. Poczekaj, z której strony ja przybiegłem? A, tam, dobra. To niedorzeczne. Nie za ponad jednej godziny, a to długo. Nie planowałem aż tak długo. No. Dobra, w każdym razie. Mamy oczywiście list do tego Mikołaja i patrzcie, mamy też oczywiście zebrany prezent od Mikołaja. Weź go, a czyli aż 5 w ciągu tego, no to dużo. Niech rzecz ci zarażeni pokonani, chwała na wysokości. A tu jest 2 zebrane, a tu niech rzecz pokonani po prostu. No to, to są takie zadania też długie. W każdym razie, zebrano składniki na uczte, to nie. Zdobyli stosy zimowych prebni, wymirali, to tak proste. Bądź dobrym streamem, graj do 22. No nieźle, dobra, pomyślę, może ten. Ojeju, zapomniałem o jednej rzeczy, no racja. Właśnie, racja. Właśnie, teraz mi dziewczyna przypomniała, że trzeba wymienić żabsy w żabce, bo nie będę mógł później tego dokonać, co nie? Jadłeś coś chociaż? Na wieczór nie. No obiad jadłem. Tylko mam jedną kminę po prostu, ale będę musiał podjechać do Żabencji, żeby to ogarnąć, co nie? Będę musiał. W sensie jeszcze jest czas chyba, bo normalnie się jest do 23, ale dobrze mi przypomniano, bo powiem wam, żebym zapomniał. I uwaga! O nie, nie mam bombek. Co jest? Ile tych bombek trzeba mieć? 30? A ile mam bombek? Zobaczmy. Gdzie to się sprawdza? O nie, to musimy iść po bombki, byczki, wiecie? Ja wiem, że tu wezwij Mikołaja. Dobra, weźmy sobie cokolwiek. Zamrożeni śnieżkami. A dobra, weźmy te śnieżki, spróbujemy. To jest tak, zarażeni, zamrożeni śnieżkami. Po prostu. Zdobyte stosy zimy premii. No to jest takie, to nie jest trudne, możemy to zrobić. Dobra, ale wiecie co? Nie, no musimy, byczki. A kiedy kolację masz? No jak skończę streama pewnie. Czyli akurat. Dobra, to tak, w ogóle te śnieżek w ogóle jeszcze nie wypróbowałem, więc to będzie fajny sposób, żeby je wypróbować faktycznie. Dobra, zobaczmy jak to w ogóle działa, ta śnieżka. Przetestujmy to na jakimś zarażonym. O proszę bardzo, tu są zarażeni. No dobra, działa. Dobra, to teraz tak, musimy wywołać jakiś hałas, żeby przyszły te małe gnoje, co nie? To jest fajny do hałasu. O, biegną i to jak trzech biegną, od razu zrobimy te combo. Tylko musimy, to muszą się ustawić ładnie. Dobra. Kurde, ustawcie się. Musimy 3 bombki znaleźć też, co nie? Więc tak patrzę. Oni często mają bombki chyba, co nie? Jak to jest? Te małe gnoje mają? Bo skąd wypadają bombki właśnie od nich? Nie wiem właśnie, ale kurde, no musimy mieć... Dwa, tak, wypadło, jedna bombka ten. Musimy bombki od tych główienek zrostegować.
O nie, dzieciaki nie dostaną kolacji znowu. No i mam jeszcze te śnieżki. Surprise. Handlarz ma się nieźle, człowieku. O, wyzwanie parkurowe. Szukać wyjściów w zaułkach? No, to na spokojnie. Ja zaraz tu przywołam paru takich. Dobra. Bez sensu. Rozteguj się. Kurde, za daleko. A nie, trafiłem. Dobra, czekamy na tych gówniaków. Chodźcie tu, gówniaki. Oj, tak nie trafię chyba. Chodźcie, chodźcie. Dobra. Siupa. Dobra, musimy przede wszystkim te zdobyć. O, to się przyda. Musimy bombki trochę pozdobywać. No i pierdyknęło, chodźcie tutaj. No, dawaj, byku, myk! Dobra, zobaczmy, czy będą bombki. O, jest bombka. Jeszcze chyba jednej tam brakowało, co nie? Bo chcę jeszcze... Szukaj, bo muszę tych... No, muszę tą... O, mamy chyba, tak? Chyba była dodatkowa jeszcze. Dobrze się zastanów. Zobaczmy, czy będą. Mamy równo 30. No i pięknie. I przy okazji zrobiliśmy zadanie. Więc powiem wam, coś pięknego, moi drodzy. Coś pięknego. Dobra, w takim razie wracamy. Wracamy, proszę państwa, do bazy. Wymienić i zrobić pierwsze powieszenie choinkowe. I zobaczyć, jak wygląda choinka w ozdobach. Jest to bardzo, bardzo ważne. Więc tak też robimy. Ho, ho, ho! Uwaga! Mamy to, uwaga, możemy kupić bombki, zestaw ozdób. Dobra, kupmy to. I mamy zestaw ozdób. Możemy wysłać do listu Mikołaja, ale na razie jeszcze nie wysyłam, bo... Nie chcę mi się na razie biec do tego Mikołaja. Ale chodźmy zobaczyć, czy teraz będziemy mogli ozdobić choinkę, bo to jest coś, na co jakby staraliśmy się to przez cały poranek zrobić dzisiaj. Uah. Dobra, okej. Jak to się teraz robi? W ogóle otwórzmy to. Bo rozumiem, że mam te ozdoby choinkowe. To tu przy kartonach na ziemi. Dostać przesyłkę zestaw ozdób. Uwaga! Gwiazdka. A mamy gwiazdkę. O kurwa, co to jest dostęp przesyłkę? Mega ozdoba, a to ta najdroższa. Co to jest prezent o dziwnym kształcie?
Aj, widzicie? Wow, mamy choinkę! I ta choinka może być jeszcze ładniejsza, tylko żeby była jeszcze ładniejsza, no to trzeba byłoby się bardziej namęczyć. O co dokładnie chodzi? Zaraz wam powiem, bo chodzi o to, że najdroższa ozdoba u starego pianego Mikołaja kosztuje chyba 10 poziom, ten, tu przekartanek, ten, 10 poziom, ale proszę państwa, oficjalnie, proszę państwa zobaczyć, choinka, proszę bardzo, oficjalnie zdobyta, znaczy zrobiona choinka. Udało się, udało się! Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie powiem wam, mega, mega na plus, bardzo fajny event generalnie. Bardzo fajny evencik, mega na plusik. Jakby nic dodać, nic ująć. Zobaczmy. Tak naprawdę około 20 poziomu, bo trzeba 20 gwiazdek. O kurde, to dużo. W sensie to bardzo tak sporo. Dobra, otwórzmy to. To naprawdę dużo.